Cześć, witam Was wszystkich. Z tej strony po raz kolejny Piotrek z kanału Świat Ptaszników. W dzisiejszym filmie będziemy przekładali samiczkę Nandu Colorato Villosus. Samiczkę zakupiłem z tym oto tutaj terrarium, które widzicie. Nie podoba mi się ten wystrój, także zdecydowanie wyciągamy ją stąd i później urządzamy to terrarium, wkładamy samiczkę z powrotem. Także mam nadzieję, że uda nam się to zrobić całościowo na jednym filmie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na początek na pewno musimy ją stąd wyjąć. Ok, za pomocą takiego pojemnika i pensety spróbujemy ptasznika tutaj przegonić i zamknąć w tym plastikowym boksie. Zadanie jest nie tyle trudne, co wymaga nieco wprawy. Z tego względu, że Nandu Colorato Villosus jest pająkiem, który wyczesuje włoski parzące. Czyli tak, pasowałoby, żeby pająk przeszedł nam do rogu terrarium, tak mi się wydaje, tak żebyśmy mogli go nakryć z góry tym pudełkiem. Sprawa może być o tyle trudna, że Nandu jest dość agresywny, zobaczymy to teraz. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z tym pojemnikiem. Nie wiem, czy ten pojemnik nie jest po prostu troszkę za mały. Spróbujemy go tak może nakryć. Teraz widzimy, jak pająk się po prostu tutaj stawia i przybiera pozycję obronną, w której po prostu ostrzega nas przed tym, że w każdej chwili jest gotowy, aby nas ukąsić. Także musimy zachować teraz szczególną ostrożność. Ok, udało nam się przykryć pająka. Musielibyśmy teraz wsunąć to wieczko od spodu, tak żeby pająk po prostu został nam w tym pojemniku. Tylko teraz pająk będzie na pewno próbował uciec tam do swojej po prostu kryjówki. Także musielibyśmy od tej strony podkładać to wieczko. Dobra. Pająk troszkę się nam wyczesał, ale nie mamy tutaj jakiejś tragedii i pająka mamy zamkniętego w pojemniku. Jest to już całkiem ładna samiczka. Jest to typowy pająk naziemny. Występuje w lasach tropikalnych w Brazylii. Rośnie do około 8 cm długości ciała, także dość spory ptasznik. Ubarwieniem bardzo podobnym do Acanthoscuri geniculaty. Mimo wszystko, jeżeli wpatrzymy się, to zobaczymy tutaj różnicę. Ale może na razie tyle o pająku. Widzimy się zaraz na innym kadrze, gdzie będziemy już urządzali dla niego terrarium. Ok, wyczyściłem z grubsza terrarium. Pozwoliłem sobie nasypać do niego też torf. W zasadzie wszyscy mają torf, ale w większości przypadków używane jest włókno kokosowe. I co? I znalazłem taką fajną ściankę na tył. Słuchajcie, nie mam pojęcia, co to jest, nie pytajcie mnie. Znalazłem coś takiego na strychu. Podobno kiedyś używano tego do dociepleń. Są to jakieś takie wióry drewniane, przyklejone na steropian. Była to gruba warstwa steropianu, kilkucentymetrowa, ja pozwoliłem sobie to uciąć. Także to tło umieścimy w terrarium, żeby fajnie wyglądało. Myślę, że będzie to spoko. Nie mam pojęcia, co to jest. Gdyby ktoś wiedział, to bardzo proszę o informację, bo wydaje mi się to fajne i uważam, że całkiem w porządku może to wyglądać w terrarium. Ja postarałem się to dociąć na wymiar. Oczywiście nie było to łatwe, żeby to dociąć, bo jest to twarde, ale jakoś tam uharatałem i w miarę pod to terrarium wpasowało.
Także może przechylę trochę terrarium, nasunę kamerę, wygląda to tak. Jest to trochę teraz mokre, z tej racji, że ja też to płukałem, bo było to zakurzone. Ale myślę, że całkiem ciekawie to wygląda. Ok, będąc poza kadrem, pozwoliłem sobie włożyć tutaj do tego terrarium dwie roślinki. I co? I konar. No i tak oto krótkim, łatwym sposobem wystroiłem terrarium. Myślę, że wygląda znacznie lepiej niż to, z którego tego pająka wyjmowałem. Także wierzę, że pająk będzie miał dużo lepiej. Tutaj z tyłu, za tym konarem, jest bardzo mała ilość torfu z tego względu, że na moim regale kable grzewcze są położone na dole, jakby na blacie regału. Także pająk na pewno będzie chciał się jak najbliżej właśnie dokopać, więc od razu ułatwiłem mu to zadanie i tam jest bardzo cieniutka warstwa torfu. Dlatego też jestem na 100% przekonany, że tutaj za tym konarem zrobi sobie pająk swoje gniazdo i to będzie spoko. Także może teraz trochę więcej o samym pająku. Tak jak już mówiłem, pająk typowo naziemny, zamieszkuje dżunglę w Brazylii, lasy deszczowe. Szuka właśnie schronienia gdzieś w jakichś norkach, pod jakimiś konarami drzew. No i co? Wymaga dużej temperatury w dzień, tak jak to jest w lasach deszczowych, tropikalnych. Około 27-28 nawet stopni w dzień, ze spadkami do 24 stopni, do 23-4 stopni w nocy. Oczywiście bardzo duża wilgotność powietrza w granicach 80%. No i pająk żyje, tak jak mówię, w takich warunkach nawet około 20 lat. Jeśli jest to samiczka, w przypadku samca nawet też, bo to jest dość dużo, do 2-3 lat po ostatniej wylince. I to jest na pewno też dużo, jeśli patrząc na inne gatunki, na samce. Z takich jeszcze istotniejszych informacji, to już chyba mówiłem w wcześniejszej części tego filmu, samice osiągają nawet 8 cm długości ciała, także są to dość spore ptaszniki. Ta tutaj oto samiczka, która jest jakby głównym bohaterem tego filmu, ma już myślę 6, może nawet 7 cm długości ciała, więc jest już dość spora. No i liczę na to, że dużo już nie urośnie też, no i to terrarium posłuży jej na dłużej. No i co? No i teraz w tym momencie weźmiemy się za wkładanie pająka do terrarium. Także mam tutaj pojemnik z pająkiem. Spróbuję to delikatnie odetkać, tak żeby pająka nie wystraszyć. Spróbujemy go ukierunkować już na jego docelową jamkę. Możemy tutaj tego pająka w tym momencie zobaczyć, podziwiać. A tak jak powiedziałem, jest już dość duża samiczka. Próbujemy ją delikatnie przegonić, tak żeby też jakby nie wyczesała się na mnie. Nie wiem, czy to się uda, ale delikatnie ją przepędzimy. No i widzimy, pająk pomalutku, powolutku idzie w tym kierunku, w którym oczekujemy, że pójdzie. No, ale teraz było małe czesanko. Najprawdopodobniej udało mi się cofnąć rękę. Słuchajcie, jeszcze jest jedna taka kwestia dość ważna w przypadku, kiedy robicie bądź przekładacie pająki, które właśnie wyczesują włoski parzące. Mianowicie w momencie, kiedy wysypujecie stary torf i czyścicie to terrarium, uważajcie też właśnie na te włoski parzące. Śmiało możecie ubierać rękawiczkę jakąś lateksową, z tego względu, że tak jak mówię, no, te poparzenia są dość później uciążliwe, a nie jest to nie wiadomo jak bolesne, ale jest to na pewno uciążliwe. Możemy teraz podziwiać, jak pająk fajnie właśnie wszedł na konar.
Także liczę na to, że zadomowi się w tym terrarium, no i tutaj zostanie na dłużej. Także w tej części filmu to pewnie tyle. Zapraszam Was wszystkich serdecznie na mój fanpage na Facebooku, na Świat Ptaszników. Zapraszam właśnie do polubienia filmu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to też zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy pająk, teraz ucieka nam tutaj w stronę wyjścia, ale go troszkę od tego odpędzimy. Założymy może szybki od drzwiczek, tak żeby pająk nam nie uciekł. Na dzień dzisiejszy to tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was wszystkich. Cześć!